No, no, już zgasłam na koniec. Wiadomo, walczyłam, ile po prostu ciało mogło, tyle dałam z siebie. Jest niedosyt, bo to bardzo niewiele, a z drugiej strony, dziś z tyłu głowy jest ta świadomość, że no jest to start kontrolny przed igrzyskami, więc można popracować nad drobnymi elementami. Wiemy po wczorajszym dniu, nad czym popracować, <laughs> więc chociaż tyle dobrego, no tutaj jeszcze o tyle fajnie, że jeszcze jest 50 stylów klasycznym i sztafeta, także dwa dni teraz przerwy, reset głowy, regeneracja i dalej stajemy. Do walki, znaczy ja staję <noise> i będę walczyć o najlepsze e, miejsce. Miał być troszkę szybciej. <noise> Miał, no, w, też wyświeżaliśmy się tutaj na te Mistrzostwa Europy, żeby sprawdzić, jak to w jakiej dyspozycji jestem. A, no ale ja osobiście nie przepadam za odkrytymi basenami, jednak e, temperatura robi swoje i widać, że no. Nie lubię się ze zbyt wysoką temperaturą. No, ale ile mogę i ile jestem w stanie zapewnić sobie najlepsze, tak jakby przygotowanie przed startem, no to staram się tego pilnować. Ile można, tyle po prostu no, pilnuję, żeby gdzieś tam się schładzać i, i tyle, no ale reszty się nie przeskoczy, tak? W słońcu się płynie, też trzeba wziąć to pod uwagę, ale i tak, jak na takie warunki, no to uważam, że jest bardzo dobrze. Wysłuchałam się trenera. Może trochę mnie za bardzo poniosło bo jestem w stanie tak jakby no, podobnie otworzyć z mniejszym nakładem sił. Z mniejszym wydatkiem energetycznym, no ale tutaj, wiadomo, no finał, emocje zrobiły swoje, i no troszeczkę już ciężej było tą końcówkę dowieść, ale jest tu z tyłu głowy, także no setkę w sztafecie, no to wiadomo, to też są emocje, ale tam, powiedzmy, no zupełnie inaczej to wygląda, a pięćdziesiątkę to po prostu wiemy, na czym się skupić, i, i, i po prostu przez te dwa dni będziemy robić tak, żeby w sobotę i oby w niedzielę starty były jak najlepsze.